Cześć, witajcie. Dzisiaj poniedziałek. W związku z tym już wracamy do regularnych live mocy od września. W zeszłym tygodniu było trochę szaloną, bo rozpoczęcie roku szkolnego, więc wiele z nas, ja też, byliśmy na rozpoczęciach roku szkolnego po prostu i wariowany dzień. No ale już dzisiaj i za tydzień i już przez kolejne tygodnie widzimy się regularnie na live'ach mocy. Śmiałam się dzisiaj trochę do siebie, bo jestem po szkoleniu dwudniowym z pozytywnej dyscypliny. Szkoliłam cudownych nauczycieli w szkole Montessori w Myślenicach. Wow, zrobiłam hej! To pewnie Agata Borodacz, która pomaga mi moderować różne strony. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. Jak się dzisiaj macie? Ja troszeczkę jestem zmęczona po tych 2 dniach szkoleniowych. Byłam w Krakowie, więc dojazd w tamtą stronę, przygoda z PKP, opóźnienie, powrót. Ale cudowni, cudowni nauczyciele, których mogłam spotkać, którzy też poniosą dalej ideę pozytywnej dyscypliny, którzy opowiedzą o niej nauczycielom, innym rodzicom. Więc może tyle na początek o mnie. No, jak ktoś mnie nie zna, to się przedstawię. Jestem Masia Baranowska, jestem psychologiem, coachem mam na własnych zasadach i prekursorką pozytywnej dyscypliny w Polsce. Dajcie mi znać, skąd jesteście, jak się dzisiaj macie, jak spędzałyście weekend, jak wam minął czas, czy wszystko jest dobrze, jeśli chodzi o adaptację. Mówię zawsze o pozytywnej dyscyplinie i ten miesiąc jest dla mnie bardzo mocno pozytywno-dyscyplinowy, także z tego względu, że tematem tego miesiąca są relacje. Relacje, relacje, jeszcze raz relacje, a pozytywna dyscyplina jest właśnie o relacjach, bo podstawową myślą taką w pozytywnej dyscyplinie jest to, że wszyscy potrzebujemy poczucia przynależności i znaczenia. Poczucie przynależności i znaczenia to jest no podstawa. Po prostu wszystkie nasze relacje wynikają z tego, czy czujemy, czy w danym momencie przynależymy i że mamy znaczenie, czy nie. I dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie, jak zmieniają się te sposoby budowania relacji, kiedy pojawiają się dzieci. No bo oczywiście dzieci są oczywiście takim naszym źródłem, iskierkami relacji, ale też źródłem wielu takich codziennych, prawda, wymagających sytuacji. A co? A z drugiej strony, no, coś się dzieje z tymi wszystkimi innymi relacjami, tak? Bo mamy wszystkie puzzle poukładane, jeszcze nie mamy dzieci, prawda? Mamy męża, partnera, rodzinę, bliskich, przyjaciół i tak dalej. I nagle w to wszystko wpada dziecko. I one, te dzieci nasze są i już nie będą. I na początku jest tak, nie wiem, czy tak miałyście, dajcie mi znać, czy to tylko ja tak mam, że wydaje nam się, że te trudności są tymczasowe. Że ten brak czasu jest tymczasowy, to wszystko się wyreguluje. No i ja jestem trochę przeciwnikiem takiej idei, takiego myślenia, że wszystko jakoś tam się samo wyreguluje, bo to samo się nie wyreguluje. My wypracowujemy sobie nowe metody. Dajcie mi znać, jak to u Was było. Czy u Was sobie myślałyście, że to się wszystko samo wyreguluje? Czy w jakim w ogóle macie, czy może jeszcze jesteście na tym etapie, że myślicie, że o jeju, to tylko taki okres przejściowy, potem będzie lepiej, musimy to tylko przetrwać. A ten okres przejściowy nie mija, na przykład, prawda? Dajcie mi koniecznie znać, jak o tym myślicie i czy jesteście właśnie na tym etapie, że jeszcze myślicie, że jesteście w okresie przejściowym, takim trudniejszym, czy już zaczęłyście działać i zaczęłyście pracować nad swoimi relacjami różnymi od nowa. No, jak to tak u Was? Słuchajcie, dajcie mi kciuka, jak myślicie albo miałyście kiedyś w życiu taki okres, myśleliście, że to taki okres przejściowy i trudności miną. Dobra? Żebym wiedziała, gdzie jesteśmy. Ok? O, Ania pisze. Cześć, ja tak miałam, dopiero niedawno zaakceptowałam fakt, że już nie będzie jak dawniej, po 2 latach. No. Właśnie, bo my bardzo długo myślimy, że będzie tak jak dawniej i wszystko się ustabilizuje. Marta, tak właśnie myślałam, teraz już wiem, że tak nie jest. A Iza jest z Warszawy. Mój synek prawie 3-letni już od maja w przedszkolu, dziś po raz pierwszy wszedł, nawet nie żegnając się. Weekend nam minął na kurowaniu się. O, języka, Osyna! Wow! No właśnie, tak to właśnie z nami jest. Myślimy, że to jest przejściowe. Dobra, jak ktoś jeszcze myśli, że jest przejściowe, to przestajemy tak myśleć, bo
zmiana w życiu z dzieckiem nie jest przejściowa. Zmiana dzieje się cały czas. I musimy tak zbudować nasze życie, tak zbudować nasze funkcjonowanie naszej rodziny, żeby na nowo, żeby otrzymywać te wszystkie relacje, żeby mieć te wszystkie relacje, żeby dbać o nie, pomimo tego, że dzieci angażują, zabierają nam bardzo dużo czasu, są bardzo angażujące, prawda? O, a Iza pisze, że ja mam wrażenie, że okresy przejściowe przechodzą falami. No właśnie, bo one są cały czas, tak? Jest taki moment nasilenia się trudności, bo są skoki rozwojowe u dzieci, coś tam się zmienia i są takie momenty, kiedy coś się stabilizuje i znowu to się zmienia. No właśnie. Agnieszka bardzo ważną rzecz napisała. To jest właśnie clue. Po trzecim dziecku zaczęliśmy z mężem szukać czasu dla siebie, bo okazało się, że sam się nie znajdzie. No bo słuchajcie, dobra, powiedzmy sobie uczciwie i też będę teraz was prosiła o coś tutaj do zadziałania. Jak wyglądają tak na co dzień te nasze interakcje z naszym no, mężem, partnerem? Tak naprawdę, jeśli my o nie nie zadbamy. W takich okresach, kiedy zapominamy o nie dbać, bo mamy takie okresy, pewnie ja też takie okresy mam, że zapominam dbać o relacje z moim mężem. I tak jakoś się rozjeżdżamy, i tak jakoś efektem tego, co my robimy wtedy, jest to, że rozjeżdżamy się, że przestajemy pamiętać o sobie, że przestajemy myśleć, że my jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy zirytowani. Tak? Bo jak wtedy wyglądają te relacje? Mówimy o czym? Głównie o dzieciach. Głównie nasza relacja polega na tym, że wspólnie poganiamy dzieci do robienia czegoś. W tym momencie, więc jest to taki niby wspólny prąd, ale nie jest to interakcja między nami, tylko to jest wspólne jakby działanie na jakąś rzecz, tak? Albo ciągła wymiana zdań o tym, a że Antek ma po południu jakieś zajęcia, a trzeba to załatwić, a musimy to zrobić. Tak, bo jest mnóstwo spraw do załatwienia. My w tym momencie znowu zmieniamy koncepcję w dziecięcym pokoju i znowu coś tam robimy. Mój mąż po południu ma sprawy do załatwienia. Ja dzisiaj wieczorem jestem w radiu, bo zostałam zaproszona. Będę w Radiu Bajka opowiadać o równowadze praca-życie rodzinnej i wpływie tych sfer na siebie. Więc mnóstwo jest tych spraw. No i teraz, co się dzieje, kiedy zapominamy o takim naprawdę czasie dla siebie? Co się u Was dzieje? Tylko ja jestem sfrustrowana? Dam Wam chwilę. Tak, codzienne obowiązki biorą górę, bo jesteśmy po prostu strasznie zabiegani, bo jest tego dużo. Kurczę, dużo, no, dużo. Dobrze, całe szczęście, że mam niewiele jeszcze takich zajęć pozaszkolnych dla dzieci, bo naprawdę ja jestem zwolennikiem nudzenia się dzieci i tego, żeby one sobie znajdowały same przestrzeń do zabawy. Natomiast, no tak, chcę je zapisać na angielski, chcę je zapisać na różne takie rzeczy też. Co się dzieje wtedy w waszym związku? Jak obowiązki codzienne. Sfrustrowani są wszyscy, tak szczekamy na siebie, warczymy na siebie, wkurzamy się. Mój mąż chodzi zirytowany. Jeszcze bardzo się denerwuje, jeśli ja czegoś od niego dodatkowo oczekuję, bo no, tak ma, że on potrzebuje robić rzeczy w kolejności i jak ja mu tą kolejność jeszcze zaburzam, dokładając coś, to on czuje się osaczony, czuje się po prostu potwornie przeciążony. No i tak to właśnie wygląda. Jak to odwrócić? Kochana, jakie wy macie swoje sposoby, jak to odwracacie? Agata pisze, u mnie frustracja sięga zenitu od miesięcy, bo nie mamy czasu na siebie, bo nie mamy czasu na siebie. Jak to odwrócić? Jakie macie pomysły, zanim ja powiem swoje pomysły, tak? Właśnie, dajcie mi jeszcze znać, jakie my tu mamy jeszcze minki. Jak ktoś tak ma i bywa sfrustrowany, to robi taką groźną minę, taką tą, wiecie, tą taką groźną. Żebym wiedziała, jest nas 25 osób, powinnam tu mieć. No nie, no nie wszyscy, nie życzę sobie, żeby wszyscy byli sfrustrowani. Nie, nie. Ja ze swoją kawą Inką poranną wracam. O, wesoła buźka przyleciała. No to dobrze, to dobrze. Nie chcecie dawać mi smutnych minek. Bardzo dobrze. I groźnych też nie chcecie. To dobrze, to dobrze. Wesołe Inki. Jak to wygląda wtedy? Mąż nie ma spełnionych swoich oczekiwań, żona czuje, że jest no, masakra organizacyjna, dzieciaki dokuczają bardziej, bo dezorganizacja budzi chaos. Tak właśnie się dzieje, po prostu tak właśnie się dzieje. Dobrze, co możemy z tym zrobić odwrotnie, jakby żeby to wszystko odwrócić? Jakie macie swoje patenty?
Najpierw piszcie, jakie macie swoje patenty. Agnieszka pisze, że zapisaliśmy się z mężem na tańce i środowy wieczór jest dla nas. Właśnie. Bo ja chcę wam powiedzieć o specjalnym czasie. Jak ktoś zna pozytywną dyscyplinę, to na pewno już słyszeliście o specjalnym czasie. O, i specjalny czas to jest właśnie taki czas, w którym siedzimy, rozmawiamy, nie skupiamy się na elektronice, nie oglądamy wspólnie filmu. To może być randka, którą robicie w domu, a to może być randka, którą robicie poza domem, nie wiem, mając opiekunkę do dzieci albo prosząc mamę, teściową, kogokolwiek, tak? Spędzacie parę godzin ze sobą po to, żeby się, co lubicie robić, nie wiem, mi przychodzi do głowy, poprzytulać, pogadać, a co tam u ciebie, a jak się masz, a jaki był twój trudny moment dzisiaj, w tym miesiącu, a jaki był twój najlepszy moment, czego się nauczyłeś. No i tak, randka raz w miesiącu to jest super pomysł, natomiast ja polecam taką super randkę raz, dwa razy w miesiącu, a taką mały czas spędzony razem przy wspólnym wypiciu herbaty raz dziennie, co najmniej raz dziennie, tak? Ja często mówię do mojego męża, Radek, chodź, usiądziemy razem na kanapie, bo on biega, coś sprawdza na komputerze, coś sprawdza w telefonie, wstawia wodę, rozpakowuje zmywarkę. Cały czas jest to bieganie, nie ma przestrzeni na to, żeby usiąść się po prostu przytulić. A ja bardzo nie lubię się przytulać w biegu, ja potrzebuję usiąść na kanapie, to jest moja potrzeba, czyli dbam tu o swoją potrzebę. I mówię, Radek, usiądź koło mnie. I tak sobie siedzimy i po prostu gadamy. O czym wtedy można rozmawiać, żeby to nie była rozmowa o bieżączce? Okay. Jakie macie takie tematy dyżurne? Jak zaczynacie taką rozmowę? Nie wiem, bo dla mnie to kiedyś był problem. To może jest takie oczywista oczywistość dla was, ale dla mnie to kiedyś był problem. O czym ja w zasadzie mam rozmawiać, skoro nie o tych konkretnych rzeczach? Bo no, pewnie kojarzycie mnie z tego, że ja jestem bardzo zadaniowa i dosyć staram się być konkretna, bo lubię konkretność. A tutaj trzeba usiąść i nie o tym, co się dzieje, o tym, że łóżko trzeba wymienić, o tym ten. No właśnie, albo tutaj Magda pisze, haha, zawsze schodzi na temat dziecka, a Kasia, że nie mamy takiego pomysłu. No kurczę. No dobra, no to kilka pomysłów, jak zacząć taką rozmowę. Spytać o jaki był twój najprzyjemniejszy moment dnia dzisiaj? Co miłego ci się dzisiaj zdarzyło? I opowiedzieć o swoim miłym momencie. Spytać o tym, kurczę, czego potrzebujesz na tym, w tym okresie, w tym momencie swojego życia, tam gdzie jesteś, tak? Nie w tym, nie konkretnych rzeczy zadaniowych, ale z takiej perspektywy z lotu ptaka, czego potrzebujesz, o tym porozmawiać. Co jeszcze może być takim pytaniem na początek? Jak się w ogóle dzisiaj czujesz? Jak się w ogóle masz? Co jeszcze? Jakie jeszcze macie pomysły? Tak, burzę mózgów sobie zróbmy. Kasia pisze, jest mi źle, bo ja jestem emocjonalna, a racjonalny. Każdy człowiek jest i emocjonalny, i racjonalny, tak? Raczej oboje posiadacie dwie półkule. Ja rozumiem, że może być przewaga jednej półkuli, przewaga jakiegoś systemu. Natomiast właśnie dobrze jest, że też umówić się z mężem, powiedzieć mu, co to w ogóle będzie, tak? No bo nagle mój mąż mnie trochę zna, więc on trochę być może rozumie ten kontekst. Ale wytłumaczmy mu, Radek, ja potrzebuję usiąść na kanapie, pobyć z tobą przez 5-10 minut, wypić herbatę i porozmawiać o takich głupotach, porozmawiać o nas, o tym, co jest dla nas ważne, o tym, czego potrzebujemy, o tym, jak się mamy. Porozmawiajmy o tym, po prostu usiądźmy i porozmawiajmy o tym. Proszę cię, zrób to dla nas, bo ja czuję, że się od siebie oddalamy. Co myślicie o powiedzeniu czegoś takiego mężowi? Podoba wam się taki pomysł? Jak się podoba, to dajcie mi serduszko, żebym widziała, bo wiem, że oglądacie live'a z telefonu, w biegu, tak, chodzicie, pewnie coś tam sprzątacie, pewnie, to nie jest pewnie tak, że sobie siedzicie i oglądacie, tak, znając życie. Jak komu się podoba, to dajcie mi znać. Ania pisze, to też jest są fajne pomysły. My staramy się gadać o filmie, o programie. Mąż puszcza mi swoją muzę, która mnie nie kręci, ale chodzi się o dzielenie się zainteresowaniem. Tak, o danie sobie takiego zainteresowania też wzajemnego. Wiecie, nie wiem, czy kojarzycie, jest takich dwóch autorów. Ojej, zapomniałam. A, Gottmanowie. Małżeństwo Gottmanów. I oni stwierdzili, że jest w ogóle siedem takich założeń. Ja napiszę dzisiaj wam maila, tego spóźnionego maila o związkach. Jest siedem takich założeń, siedem takich ważnych
rzeczy, o które trzeba dbać w związku. Jedną z tych rzeczy jest aktualizowanie wiedzy na własny temat. Co mnie teraz interesuje? Co znajduje się na radarze tej drugiej osoby? Jest też taka uważność, uważność dotycząca tego, że jak jedna osoba w drugiej części domu coś robi i my coś słyszymy, nie wiem, spada książka, to jesteśmy tam, przychodzimy tam i się interesujemy tym, co się dzieje z tą drugą osobą. To są takie oczywistości, ale związki, które tego nie robią, relacje, które tego nie robią, są zagrożone. Są po prostu zagrożone. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest partnerstwo związku. Okazuje się, że związki partnerskie są trwalsze, że związki, które znaczy równo, no wiadomo, równo to nie ma nigdy, i nie o to chodzi, ale w której dzielimy się obowiązkami, dzielimy się odpowiedzialnościami, to te związki są trwalsze. Te związki są, no, ludzie się lepiej rozumieją, bo rozumieją te wszystkie zadania. Okej. Kochani, kochane, wczoraj miałam mężczyzn na szkoleniu, tak, stąd ci kochani. Jak wiecie, zawsze na koniec, takiej końcowej części dla mnie zależy na tym, żebyśmy podjęły jakieś zobowiązanie, żebyśmy podjęły jakieś kroki, no bo co się stanie, jak my znowu, no posłuchamy sobie, tak, to jest ważne, no, ważne, żeby rozmawiać, ale z tym nic nie zrobimy. Słuchajcie, zróbmy sobie takie mini wyzwanie w tym tygodniu, okej? Okay? Mini wyzwanie w tym tygodniu, polegające na tym, że będziemy codziennie spędzać właśnie te 10 czasu, nie wiem, czy na kanapie, czy przy stole z herbatą z naszymi mężami. Właśnie gadając o głupotach. No bo ja rozumiem, że jest mnóstwo ważnych spraw, mnóstwo ważnych rzeczy, ale to jest to, co jest ważne, to jest to, co ma wpływ na to, jak będzie wasze życie wyglądało za 10 lat. Co ma większy wpływ na to, jak będzie wasze życie wyglądało za 10 lat? Czy to, że dzisiaj usiądziecie na 10 minut z herbatą ze swoim mężem i się do niego poprzytulacie i porozmawiacie o sobie? Czy to, że wstawisz zmywarkę? O czym będziesz pamiętać za 10 lat? Co będzie miało wpływ na twoje życie? To jeśli nie usiądziesz z herbatą, to też będzie miało wpływ na twoje życie. Za 10 lat i na wasz związek. Jak wtedy będzie wyglądał wasz związek, jeśli nie ustanowicie swojego związku priorytetem? Bardzo ważne pytanie. Bardzo bym prosiła, żebyście się każda z was, jak tutaj 40 osób jesteśmy razem, żebyśmy się zastanowiły nad tym. Ja cały czas to mam z tyłu głowy. Co się stanie, jeśli. Jak będzie wyglądało wasze życie za 10 lat, jeśli nie ustanowicie swojego związku priorytetem, jeśli nie podejmiecie decyzji, że związek i relacja to jest coś dużo ważniejszego niż te bieżące sprawy, które tak, no wyją, one wyją, ten brudne naczynia w zmywarce wyją, tak? A co się wtedy stanie? Ok? Słucham, piszcie. O, Ania pisze, że odkąd rozmawia z mężem o tym, że tęskni za nim, za wspólnymi chwilami, jest już dużo lepiej, tak? Bo mówimy o tym. I tu znowu chcę zrobić taką wycieczkę do pozytywnej dyscypliny. W pozytywnej dyscyplinie mówimy o tym, że żeby dbać o to, żeby do drugiej osoby ten przekaz miłości docierał. Tak? Bo no, jak to jest z dziećmi? Tak, my mówimy, załóż czapkę, załóż szalik, weź plecak i tak dalej. My to robimy wszystko z miłości i dla nas jest całkowicie oczywiste, że to jest z miłości. Ale nasze dzieci tego nie postrzegają. No, postrzegają to jako czepianie się, nie interpretują tego. I podobnie nasi mężowie. Czy my codziennie dbamy o to, żeby nasz przekaz miłości, żeby przekaz tego, że nam zależy na tym związku, że to dociera do nich, że ta informacja do nich dociera. Czy raczej skupiamy się na tych bieżączkach i zapominamy o tej trosce o związek, o pielęgnowaniu tej nici? Beata pisze, że jeśli nie zrobimy tego, nie spędzimy tego czasu, to nie będzie związku. Magda, że u nas bardzo sprawdziło się docenianie na głos. Docenianie na głos. Ja w wielu miejscach w moich kursach też o tym mówię. Docenianie siebie na głos to jest jedna rzecz, ale docenianie męża na głos, zapierdoły, tak? Bo słuchajcie, my traktujemy, Boże, jak nam się tematy dzisiaj rozlewają, a w czwartek mamy webinar, to dzisiaj chyba taka przygrywka do webinaru jest. Jest rozsądne.
porządkuję i po prostu też będę rozwijać te wątki w czwartek. O 21:00, pamiętajcie, webinar wpisany w kalendarz. My traktujemy naszego męża jako taką oczywistą oczywistość. No on jest, wyrzuca śmieci, albo czy, tylko czy dla niego nie robi tego, tak? I to jest taka oczywista oczywistość, no tak. No powinien robić różne rzeczy, skoro już jest. No to on się zobowiązał, tak? To niech robi. I zaczynamy zrzędzić, bo zapomniał, bo nie zdążył, bo coś tam, tak? I co się dzieje? I się oddalamy od siebie. I rosną te negatywne emocje, frustrujemy się. Zaraz odpowiem na pytanie, bo jest bardzo dobre pytanie na czacie. Bardzo dobre pytanie. A tymczasem, w momencie, kiedy wasz mąż wstaje, nie, bo otwieracie oczy, budzicie się i leży obok was, to jest pierwszy moment, kiedy pomyśleć sobie, kurczę, fajnie, że mam takiego fajnego faceta obok siebie. To jest pierwszy moment, kiedy możecie wyrazić wdzięczność za to, że jesteście razem. Mogłoby go to nie być. Ja sobie też tak myślę, że codziennie podejmujemy decyzję o tym, żeby być w tym związku, że to nie jest ta jedna przysięga, którą kiedyś tam sobie złożyliśmy, ale to jest codzienne decydowanie o tym, że jestem razem. I tak, i mój mąż dzisiaj też zdecydował, że jest tutaj. Wow! To jest niesamowite, prawda? I powiedzieć mu o tym, jak ja się cieszę, że jesteśmy razem, jak ja się cieszę, że mogę się obudzić koło ciebie. Jak to zupełnie zmienia atmosferę całego poranka. Nie wiem, czujecie to? Mi od razu energia skoczyła. Ja zaraz w ogóle napiszę mojemu mężowi, że go bardzo kocham i w ogóle może do niego zadzwonię. No bo jest. Bo jest cudowny. Bo robi, bo wstawia wodę na herbatę rano, tak? Już mi robi kawy, bo ja już nie chcę pić kawy. No to taka zmiana w naszym związku. No i potem wstajemy, coś szykujemy i znowu coś robi, tak? Pewnie jedni mężowie robią więcej, inni mężowie robią mniej, inni mężowie robią inne rzeczy. Ale jest, stawia się, tak? Dba o rodzinę, idąc do pracy. I czasem jest tak, że rzeczywiście mężowie, mężczyźni postrzegają dbanie o siebie na takiej zasadzie, że dbanie o rodzinę w ten sposób, że oni pracują i jak my prosimy, żeby dbali więcej, to pracują więcej. Prawda? Pracują bardziej i to jest coś takiego, my byśmy chcieli mieć ich więcej bliżej siebie, a oni pracują więcej, no takie są czasem sytuacje po prostu, ale czasem też jest tak, że oni wpadają w taki wir, że oni muszą być więcej w pracy, żeby dbać bardziej o dom. I to też bardzo ważne o tym, żeby rozmawiać o tych oczekiwaniach, czego my tak naprawdę potrzebujemy, że potrzebujemy tej bliskości tu i teraz, fizycznej, jeśli tak jest, może tak nie być, po prostu może tak być inaczej, możecie potrzebować czegoś innego niż ja na przykład, prawda? Okej. Co myślicie o tym takiej wdzięczności, żeby nie traktować tego męża jako coś takiego danego, raz na zawsze jest, tutaj był i będzie, tak? Tylko żeby spojrzeć z takim świeżym okiem, że wow, wylądowaliśmy tutaj i tu jesteś. I kurczę, wróciłeś z pracy, wracasz z pracy. Super cię widzieć. Ja przyznam się wam szczerze, że czasem zapominam wstać od komputera, zapominam, jakby nie robię tego, a gdy przychodzi wasz mąż, to powinien być taki moment, żeby rzucić wszystko na podłogę, chyba że trzymacie dziecko na rękach, to może nie. I podejść i się przywitać. I wiecie co? I to będzie moje wyzwanie na ten tydzień. Ja sobie robię takie wyzwanie, żeby zawsze witać się z pełną, stuprocentową uwagą z moim mężem. Dobra? Codziennie, przez kolejnych 7 dni, do następnego poniedziałku. Powiem wam w czwartek, jak mi idzie, powiem wam na webinarze, co się dzieje. I teraz chciałabym, żeby każda z was, prawda, padło tutaj bardzo dużo różnych fajnych pomysłów, co możemy robić, żeby dbać o tą naszą relację, żeby budować specjalny czas, żeby dać więcej uwagi takiej stuprocentowej w tę relację. I napiszcie mi, jakie stawiacie sobie zobowiązanie przed sobą. Co zrobicie? Co jest waszym takim mikrowyzwaniem na ten tydzień, żeby dbać o związek mocniej? I za tydzień, jak spotkamy się na live, dacie mi znać, napiszecie znowu, jak wam to idzie. I wiecie co, ja też nawet takiego posta zaraz napiszę w grupie, żebyśmy wiedziały, że mamy zobowiązanie i takie mini wyzwanie na ten tydzień. I zerkam sobie teraz, czekam na wasze odpowiedzi. Dajcie mi znać serduszkiem, jeśli wam się podoba ten pomysł, żeby sobie zrobić takie mikrowyzwanie i w to wchodzicie. A jeszcze chętniej poznam wasze postanowienia.
A tutaj jest takie bardzo dobre pytanie, a co w wypadku, gdy małżeństwo jest razem tylko w weekendy? No kurczę, no w dzisiejszych czasach mamy taką technologię, że możemy dbać o ten związek. Możemy dbać o ten związek naprawdę także na odległość, właśnie wysyłać SMS-y. Ja przez pół roku czy przez rok mieliśmy z Radkiem związek na odległość, on był w Berlinie, ja byłam w Warszawie. No i to był czas, kiedy on często siedział przy komputerze, ja też pisałam pracę magisterską, często byłam przy komputerze i często siedzieliśmy na Skype'ie. W ten sposób pielęgnowaliśmy na związek, dużo rozmawialiśmy. Umawialiśmy się na takie właśnie rozmowy. I to jest coś, co podtrzymywało nasz związek wtedy. Okej. Sylwia pisze, że zobowiązuje się do randki z mężem. Wow, Magda pisze dziś na naszą rocznicę ślubu, którą romantycznie spędzi na zebraniu w przedszkolu. Okej, słuchajcie, do czego się chcecie zobowiązać, żeby lepiej dbać o związek? Bo wiecie, to jest tak, my możemy się wkurzać oczywiście, a czemu ci nasi partnerzy nie dbają o związek, ale tak naprawdę no nie mamy na nich wpływu. A wręcz może przeciwnie, mamy ogromny wpływ, a największy wpływ, który mamy, to mamy, możemy dać przykładem, po prostu modelować. To jest najlepsza szkoła, najlepsze podejście. Napiszcie mi, jakie wam przychodzą do głowy pomysły na wasze mini wyzwanie. Ja zobowiązuję się tutaj, przemi wobec, 34 osoby słyszą w tym momencie, 35, zobowiązuję się do tego, że będę witać się z moim mężem przez najbliższe 7 dni, będę codziennie się do niego przytulać po powrocie. Rzucać wszystko, chyba że trzymam dziecko na ręku i przychodzić i się witać. Ok? A do czego ty się zobowiązujesz? Napisz mi koniecznie, bo dużo serduszek poleciało, tylko ja nie wiem, do czego się zobowiązujecie. Proszę, proszę, proszę. Zobowiązanie takie publiczne jest bardzo ważne. Przed chwilą dostałam maila od klientki, która mi podziękowała za to, że kiedyś tam, kiedy narzekała w naszej grupie na jakąś sytuację swoją osobistą, ja ją zaczepiłam i spytałam: no dobrze, to do czego się zobowiązujesz? To co zrobisz? Jaki będzie twój pierwszy krok? I ona bała się zmiany pracy. Bała się tego, że no, straci coś, co ma niefajną, nudną pracę, i tak naprawdę nawet nie przyglądała ofert, no bo po co przyglądać, jak i tak nie zmienię, bo i tak nic się nie wyjdzie, prawda? I ja ją wtedy już nawet nie pamiętam tego. No, zapytałam o te moje: dobrze, to jaki będzie twój pierwszy krok do zmiany, do poprawy, do trochę ulepszenia tej sytuacji. I ona wtedy zobowiązała się pisemnie w naszej grupie do tego, że zrobi ten krok, nawet nie pamiętam. I teraz do mnie pisze, że jest zaskoczona tym, jak szybko poszła jej zmiany pracy na coś, co jest teraz dla niej ekscytujące, dobre, dopasowane, ciekawe, miłe. To jest siła zobowiązania. Siła decyzji. Jaką decyzję podejmujecie dzisiaj dla siebie i dla waszych związków? Kochane, czekam na was. Będę bardzo wdzięczna za to, bo to jest. No nie robicie tego dla mnie. No umówmy się. Dlaczego to jest dla was ważne? Kochane, czekam na wasze tutaj komentarze. Spotykamy się w czwartek na webinarze o 21:00. Dzisiaj wyślę do was materiały wrześniowe. Już obiecuję. Mam obsuwę ze względu na te szkolenia, które prowadzę z nauczycielami. Jeśli chcecie jakąś szkołę przeszkolić, jakichś nauczycieli, to wystarczy zanieść ofertę, porozmawiać z dyrekcją. Szkoły mają budżety na szkolenia, szukają tematów szkoleniowych, więc naprawdę polecam siebie, dlaczego by nie? Bardzo lubię prowadzić szkolenia z nauczycielami, świetnie idą, naprawdę świetnie to funkcjonuje. I naprawdę zmienia szkoły i idzie dalej. Dobra myśl. Życzę wam cudownego tygodnia. Lecę zaraz zadzwonić do mojego męża, zamienić kilka miłych, sympatycznych słów. I działajcie, działamy. Co będziecie robić w tym tygodniu, żeby troszeczkę ulepszyć wasz związek, żeby było wam troszeczkę lepiej? Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w czwartek na webinarze. Cudownego dnia, kochane. Pa, pa. No i zapomniałam, jak zwykle, no. Ostatnia, najważniejsza rzecz. Co ważnego wynosisz z tego live'a? Komentarz. Poproszę. Proszę o komentarz. Co było dzisiaj dla ciebie najważniejsze? Bo to jest dla mnie.
Bo jak mi nie piszecie, co było dla Was ważne, to ja sobie myślę, że nic i wtedy mi się nie chce robić live'ów. A jak mam robić live'y, to poproszę o komentarz. Trzymajcie się cieplutko, już teraz naprawdę. Do zobaczenia. Pa, pa.